Przed nami konfrontacja z Piastem Gliwice w Dzień Kobiet. Ze mną trener Legii Warszawa, pan Aleksander Wukowicz, i prosimy o pytania. Proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Mateusz Jędza, program Pierwszy Polskiego Radia. Pierwsze takie standardowe pytanie, jak sytuacja zdrowotna, coś się wydarzyło w ostatnim czasie? Po meczu mamy sytuację z Tomasem Pychartem, który tam miał, powiedzmy, niefortunne zderzenie, kiedy jeden z zawodników Legii upadł na jego kolano, i dzisiaj będą badania. Zobaczymy dokładniej, jak to wygląda, ale można praktycznie powiedzieć w 100%, że to jest kolejny zawodnik, na którego nie będziemy mogli liczyć w tym meczu z Piastem. I reszta jest bez zmian, tak? Bez Stolarskiego, bez Remiego, bez Lewczuka. Może kogoś jeszcze pominąłem. Obawia się pan, że Pekhart będzie miał jakiś bardziej poważny uraz, czy to jest coś, co wykluczy go na tydzień, dwa, ewentualnie z treningów? Znaczy, badania dopiero to wykażą. Na pewno kolano jest, wiadomo, bardzo newralgicznym miejscem, i sam fakt, że jest to w tej chwili bolesne dla niego, na pewno nie napawa optymizmem, ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Proszę powiedzieć, bo teraz mecz z Piastem, czyli starcie aktualnego mistrza z wicemistrzem Polski. Wam różnie się wiodło ostatnio w tych spotkaniach z Piastem. Na co trzeba uważać pod kątem tego, jak obecnie prezentuje się drużyna Fornalika? Znaczy, mamy bardzo duży szacunek dla tego rywala, dla też to, jak jest ta drużyna prowadzona. Jest to dla mnie na pewno nie przypadek, że oni zrobili mistrzostwo, i to jest drużyna, która w ostatnich, powiedzmy, teraz mamy taką sytuację, że 12 kolejek do końca potrafiła w poprzednim sezonie wygrać bodajże 10 spotkań, jedno przegrać. Więc tu nie ma przypadku, tak? To jest po prostu, mówi samo sobie. W tej chwili nie wydaje mi się, żeby oni wyglądali gorzej. Po prostu też piłka polega na tym, że nie zawsze bierzesz z boiska tyle, co ile zasługujesz, albo ile po prostu byś chciał. Dla mnie ciągle jeden z naszych najgroźniejszych rywali, bez względu na to, jak sytuacja w tabeli wygląda, i tak do tego rywala podchodzę. Wiele osób wam już oczywiście koronę na głowę nakłada, bo 9 punktów przewagi, być może będzie okazja do tego, żeby tę przewagę powiększyć, bo dzisiaj gra Krakowie. Chciałem też zapytać o to, to pan też tak uważa ewentualnie, że to jest taki jeden z najbardziej spokojnych okresów pracy w Legii, że ciągle was chwalą, są dobre wyniki, ale z drugiej strony już są te teksty, że już Legia mistrz, i to takie trochę prowokacyjne stwierdzenia ze strony ludzi z boku? Znaczy, ja dawno powiedziałem, że w Legii nigdy nie jest tak źle, jak się mówi, i nigdy nie jest tak dobrze, jak się mówi. Także powstrzymuję to, nie biorę pod uwagę, tak jak nie brałem wcześniej, to też to, co się dzieje dookoła. Biorę pod uwagę tylko fakt, jakim jest następne wyzwanie, następny mecz, który trzeba mocno zapracować na zwycięstwo, bo inaczej się wygrać nie da. I jak to mawiał Adam Malisz, następny skok, tak, że to się liczy, i tylko tyle. Tak daleko wybiegam w przyszłość. To jest mecz niedzielny z Piastem, i nam przyjdzie zagrać jeszcze 12 spotkań, i tego też jesteśmy pod świadomości świadomi, natomiast jedynie na co możemy tak na dobrą sprawę zapracować, to jest mecz w niedzielny. Dzień dobry, trenerze. Ja chciałem dopytać o tą sytuację zdrowotną. Chodzi mi o to, kiedy to się może zacząć poprawiać. Czy Igor Lewczuk już po meczu z Piastem wznowi treningi, i tak naprawdę co z Williamem Remi i Pawłem Stolarskim, bo o tym jakby mało wiadomo. Znaczy, Igor jest najbliżej powrotu do treningu. Myślę, że to nastąpi w najbliższych dniach. Myślę, że od przyszłego tygodnia będziemy mogli na niego liczyć. Myślę, że Stolar to jest kwestia dwa kolejne tygodnie
indywidualnej pracy i dopiero wtedy powrót do drużyny. Z Remim troszeczkę trudniej jest ocenić sytuację i tak jak mówię, zobaczymy jak z Pekartem będzie. Także jedyna rzecz, na którą nie do końca, jedyna rzecz, której się tak naprawdę obawiam, to jest właśnie związana z tymi kontuzjami i oby było jak najmniej w ostatnim czasie trochę więcej niż byśmy chcieli, ale też jest to wliczone w to, co robimy. Trener na poprzedniej konferencji prasowej wspomniał, że Stolar coś ze śródstopiem, ale to nie jest złamanie ani pęknięcie. To jest kontuzja śródstopia, pozostańmy przy tym. To ja nie będę jakby nazywał to medycznemu, tylko po prostu kontuzja śródstopia, za 2 tygodnie powinien wrócić do treningu. Dobrze, to jeszcze dopytam, bo teraz przed nami 3 trudne mecze wyjazdowe. Chciałem spytać o logistykę, czy za każdym razem zespół będzie wracał do Warszawy, czy może gdzieś tam po drodze jakaś lokalizacja. Myślimy nad tym, natomiast decyzja jeszcze nie zapadła do końca, aczkolwiek najbliżej jest decyzji powrotu do Warszawy za każdym razem. Dzień dobry, trenerze, tak dużo o zdrowiu, to tak z ciekawości zupełnie. A co z Wamają Sanogo się dzieje? On wraca, a ewentualnie kiedy wróci już tak? No, Wamara cały czas jest w indywidualnym trybie pracy. Coraz bliżej, wiadomo, natomiast ja miałem świadomość, że z Wamarą może być tak, że do końca sezonu to on dopiero wróci na dobrze do treningu, a niekoniecznie się nastawiam, że na tego zawodnika można będzie liczyć do końca sezonu. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Panie trenerze, ja mam trochę takie bardziej ogólne pytania. Ma pan takie przeświadczenie, że najbardziej bolesne doświadczenia tutaj podczas pana pracy przy Łazienkowskiej są związane właśnie z zespołem Piasta? Nie mam. Znaczy, ja nie podchodzę do sprawy w ten sposób, że mi czy Legii coś się należy, że po prostu musimy coś osiągnąć, że jakby... Ja bardzo doceniam to, że jeżeli drużyna w 10 kolejkach ostatnich wygrywa 9, jeden bodajże remisuje, no to jest drużyną, która zasługuje na mistrza Polski. My możemy po prostu tylko pokazać, że stać nas na podobne rzeczy i że po prostu umiemy tak samo. Piast, można powiedzieć, dla mnie... Ja się cieszę w tej chwili, że mam taką sytuację, że ja już Piastowi nie muszę zazdrościć zespołowości i tego, co ten zespół prezentował w poprzednim sezonie. Po prostu mi w tym aspekcie zdecydowanie od nich odstawaliśmy. Teraz jest inaczej i oczywiście to jeszcze też nie świadczy i nie gwarantuje niczego, ale na pewno my też jesteśmy w tej chwili zespołem, prawdziwym słowo znaczenia. Tej zespołowości zazdrościł pan im po ostatniej kolejce ubiegłego sezonu? Nie, po ostatniej kolejce. Ja to dla mnie było jakby jasne, że ta drużyna dużo wcześniej niż wszyscy to zauważyli, po prostu jest dobrym, jak to się mówi, rytmie, czy funkcjonuje bardzo dobrze i jakby na koniec sezonu też dostali za to nagrodę. Jakby za to im tylko można pogratulować. Natomiast to, co było, to też jest historią. To nie jest tak, że jakoś tak mocno tym żyje. Jest jakby to, co jest przed nami, to jest najważniejsze.
Pamiętamy wszyscy pewnie ostatni mecz poprzedniego sezonu i konferencję prasową, na której pan powiedział, mistrzostwa, które zdobywaliśmy, nie znaczyły, że ten klub szedł do przodu. Zdobylibyśmy ten tytuł psim swędem i w tym roku i być może nic by się nie zmieniło. Gdyby teraz pan patrzy na to wszystko, co się wydarzyło z perspektywy czasu, to można powiedzieć, że paradoksalnie w pewnym stopniu dobrze się stało dla Legii, że tytułu mistrzowskiego nie zdobyła, bo dzięki temu mógł pan przeprowadzić takie zmiany, jakie chciał? Znaczy, nie stało się dobrze, że nie zdobyliśmy mistrzostwo. Myślę, że zmiany i tak by były przeprowadzone niezależnie od wyniku. Natomiast nie wracałbym do tego. Po prostu nie chcę, jakby wiem, co mówiłem na konferencji, wiem też, że jak ta konferencja była odebrana. Wiem też, że pewne rzeczy, jak się przeanalizuje i jak się popatrzy z tej perspektywy, to też łatwiej zrozumieć. Bardziej chodzi mi o to, czy ma pan przekonanie, że tę porażkę, która była na pewno bardzo bolesna, udało się panu przekuć na coś dobrego? Znaczy, ja nie wiem jeszcze. Dla mnie co za wcześnie jest na taką ocenę, bo znowu my jesteśmy na etapie sezonu, kiedy nie można to stwierdzić. Także na koniec sezonu będziemy mogli powiedzieć, czy to doświadczenie, które było w poprzednim sezonie, wykorzystaliśmy należycie i mądrze. Na razie jesteśmy tylko na dobrej drodze, się wydaje, i po prostu tak trzeba po prostu dalej trzymać. Na pewno dużo jest przed nami, dużo jest praktycznie jedna trzecia sezonu, że dobrze liczę, jest przed nami. Jakby to bardzo dużo, żeby teraz powiedzieć i jakieś tam ogólne oceny wystawiać. Dziękuję. Jeszcze pan Zbigniew. Dzień dobry, Zbigniew Czyżinteria. Panie trenerze, zewsząd sypią się takie komentarze, opinie, że trener Wukowicz wreszcie uwolnił potencjał Legii. To chciałem zapytać u źródła, co pan robi, że jak pan to robi, że Legia uwalnia swój potencjał? Czy od początku robię to samo, jakby to nie jest coś, co dzieje się teraz. Jest to codzienna praca z drużyną, razem z całym sztabem. Robimy wszystko, żeby drużyna jak najlepiej funkcjonowała. Myślę, że pewne rzeczy też są w tej chwili efektem tej pracy wcześniejszej. Nie tak, że coś w ostatnim tygodniu zostało zrobione dobrze, tylko po prostu wiele pracy, które wykonaliśmy wcześniej, nawet na początku tego sezonu, przy samej selekcji, przy samym budowaniu tej drużyny, praca systematyczna, codzienna i która jest też pracą dalej wymaganą od nas wszystkich, żeby po prostu rozwój tej drużyny był możliwy. Jakby jeżeli w momencie w tym się zatrzymamy i przestaniemy tak samo pracować, no to po prostu pójdziemy w drugą stronę. To jest jakby proste. Odczuwa pan teraz taką osobistą satysfakcję, że tak to wygląda wszystko, że spokojnie w tabeli 9 punktów przewagi, że autostrada otwarta do mistrzostwa, że dobrze się wszystko układa? Znaczy ja satysfakcję odczuwałem też wtedy, kiedy byłem krytykowany, a drużyna, powiedzmy, nie wyglądała tak dobrze. A po prostu bo nie osiągała wyników, szczególnie na początku tego sezonu, taki, jaki by wszyscy oczekiwali, ale nie zawsze wynik jest i tylko wyłącznie wyznacznikiem tego, jak drużyna pracuje, czy trener może z tego być zadowolony. My pracujemy bardzo dobrze jako drużyna od początku tego sezonu i ja za to mam satysfakcję. Ona jest większa w momencie, kiedy się wygrywa mecze. To jakby nie ulega w ogóle wątpliwości, ale praca jest kluczem. Praca jest jakby coś, za co drużynę trzeba zawsze chwalić i za co trener zawsze powinien czuć satysfakcję, bo jeżeli drużyna pracuje, to też
będzie się rozwijała i będzie grała coraz lepiej i będzie też osiągała wyniki. Musi zacząć osiągać wyniki, to nie ma jakby innego rozwiązania. Chciałem jeszcze na koniec zapytać, przy wystawianiu jedenastek już teraz coraz bardziej widać, że zaczyna pan mieć taki mały pozytywny ból głowy, bo coraz więcej zawodników gra coraz lepiej? No jest tak, że kilku zawodników powiedzmy walczy o ewidentnie o miejsce w jedenastce. Jest kilku zawodników, którzy na dobrze powiedzmy to sobie miejsce wywalczyli, ale wiedzą też, że po prostu muszą grać dobrze, żeby w tej jedenastce dalej być, bo są zawodnicy wartościowi, którzy czekają na swoją szansę i na tym to polega. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.